Trochę sam się zdziwiłem, że tych dwóch samochodów jeszcze do siebie nie porównywaliśmy, ale tak, Peugeot 3008 i Citroen C5 Aircross nigdy na naszym kanale nie wystąpiły razem. No, są to wersje dosyć specyficzne i zaraz sobie opowiemy, jakie. Troszeczkę to słychać w tle. Mam nadzieję, że to jesteście w stanie wyłapać. W przypadku jednego z tych modeli ostatnia szansa, a w drugim zobaczymy. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie. Zostawiliśmy je sobie zapalone, bo mamy dzisiaj dosyć duże mrozy. A są to samochody, jak doskonale teraz słychać, wysokoprężne, silnik 1.5, w tym wypadku 130 koni, kiedyś on też miał 150, ale potem wycofano się z tego. No, różnica w przypadku tych dwóch samochodów to jest jeden koń, jeżeli chodzi o to, co podaje producent, ale tak samo 300 Nm, ta sama skrzynia biegów, ten sam napęd na przednie koła. Peugeot 3008 właśnie otrzymał nową generację. Póki co tych samochodów jeszcze nie ma, ale są już cenniki. Wiemy, że diesla nie będzie. Będzie tylko nowa ta hybrydka z silnikiem 1.2 piórtek i elektryczny. Co więcej, przedstawiciele Peugeota mówią, że przez pierwsze pół roku ma być dostępny tylko i wyłącznie samochód elektryczny. Więc jeżeli zależy Wam na tym aucie w wersji wysokoprężnej, jest to niewątpliwie ostatnia szansa. My takie auta w tej chwili, czyli w styczniu 2024 roku, mamy w swojej ofercie. Link do tej oferty znajdziecie pod filmem. Podobnie C5 Aircross również jest u nas w wersji wysokoprężnej dostępny. No i wersję 1.2 Turbo. Taką wersję niedawno testowaliśmy. Było dużo tak naprawdę wątpliwości, czy silnik 1.2 jest wystarczający do takiego samochodu. Ja uważam, że jest. Ale oczywiście nie jest to samochód, który ma dużo momentu obrotowego. Jeżeli szukacie auta, które zdecydowanie ma sobie radzić z większą, z dużą liczbą pasażerów i bagażu, no to być może jest właśnie taki diesel. Do tego to są diesle, którymi wciąż będzie można wjeżdżać do strefy SCT. Oczywiście jest tutaj AdBlue. Są to samochody spełniające rygorystyczne normy. Zobaczmy je sobie teraz pod maskami. Pięknie sobie te silniki klekoczą, oczywiście 1.5 HDI, 130 koni, czysta niutków, tak jak mówiłem. Spalanie i jeden i drugi producent podaje na poziomie mniej więcej 5.4, 5.6. Tam są drobne różnice, jeżeli chodzi o wersję wyposażenia. No ale można przyjąć, że w trasie rzeczywiście takie piąteczki tymi samochodami będziemy robić. Przyspieszenie do setki podobne. Peugeot podaje 11,5 z tego co pamiętam, a Cytryna podaje 10,8, ale w realnym świecie prawdopodobnie one są bardzo zbliżone. No i tak to wygląda. No oczywiście silniki spełniają normy, tak jak mówiliśmy. Można sobie do miast wjeżdżać, tam gdzie będzie strefa czystego transportu, więc jest to fajne. A w dalszym ciągu można mieć taki samochód, który no, bardzo dobrze spisze się w trasie, no bo co by nie mówić o nowoczesnych autach, o hybrydach, oczywiście są lepsze i gorsze, no to zdecydowanie no, w trasie nic diesla nie pobije. A często tego typu samochody kompaktowe, SUV-y kupuje się właśnie po to, żeby móc nimi sobie gdzieś pojechać w trasę i nie przejmować się tym, czy gdzieś tam sobie będziemy w stanie naładować po drodze, czy często tankować, jak to czasem bywa w przypadku na przykład pluginów, które mają relatywnie małe zbiorniki paliwa, no ale generalnie hybrydy zwykle mają trochę mniejsze zbiorniki, a tutaj na kotle myślę, że takie 800-900 km to świat i ludzie, jeżeli chodzi o te samochody. Zobaczmy, jak wyglądają bagażniki. One są bardzo zbliżone, bo samochody są zbliżonej wielkości. W przypadku Peugeota mamy 520 litrów. Fajne rozkładanie kanapy z tej pozycji. Podwójną podłogę, która teraz jest w niższej pozycji ustawiona. I pod tą podłogą jakiś taki minimalny schoweczek. W przypadku Citroena tych litrów jest minimalnie mniej, bo producent podaje, że jest 480, ale jest to myślę bardzo zbliżony bagażnik. No jedyne czego nie ma, no to nie mamy tej rozkładania kanapy z tego poziomu, ale podłoga również jest podwójna. O, i tu mamy niezły bałagan pod spodem, ale przynajmniej widać, że jest to bardzo duży kufer. Także jeżeli chodzi o bagażniki, to jeden i drugi samochód spokojnie spełnia takie wymagania aut rodzinnych. Zaczynamy od wnętrza Peugeota, oczywiście nieraz Wam je pokazywaliśmy. No warto wspomnieć, że to jest taka dosyć mocno wypasiona wersja GT, która no, przekracza, właśnie tak dochodzi sobie do 200 tysięcy złotych, jak ją trochę doposażymy. Myślę, że ona wyjściowo kosztuje około 190. Przy okazji jest minimalnie droższa od tego, co oferuje Citroen, ale jak sprawdzałem, jak to wygląda u nas w tym momencie w wynajmie długoterminowym, no to jest różnica kilkudziesięciu złotych co miesiąc, więc nie jest to jakaś kolosalna, myślę, że spokojnie do udźwignięcia. Tak, zdecydowanie to wnętrze jest takie bardziej sportowe, tak bym to nazwał. No oczywiście ten kokpit powoduje takie wrażenie. Kierownica spłaszczona u góry i u dołu, znaczek GT
dużo Piano Blacka. Oczywiście wybierak skrzyni biegów, taki klasyczny dla tych samochodów. Pamiętam, że kiedyś mieliśmy taką wersję, tutaj była imitacja drewna, ładnie to wyglądało. To jest taki materiał trochę przypominający filc, też bardzo przyzwoicie. Tutaj mamy różne skróty, jest potencjometr do radia. No niestety klimatyzacja, jak widzicie, jest obsługiwana w taki, a nie inny sposób. Ciekawe, jak będzie w nowym modelu. Niedługo się pewnie o tym przekonamy. Zegary wirtualne, całkiem ładne. No ten styl Peugeota zdecydowanie mi się podoba. No i materiały wykończeniowe są tutaj niezłe. No trochę bym chciał mieć mniej tego Piano Blacka, no bo to jest niezbyt praktyczne, jeżeli chodzi o użytkowanie. Ale zobaczcie, no jest tutaj przycisk start, wybór trybu jazdy. Bardzo łatwo dostępny. Zobaczmy, jakiej wielkości jest schowek. Zawsze to oglądamy, no schowek jest minimalny. Ale jest się tak fajnie tutaj obudowanym tym kokpitem. No, materiały są tutaj naprawdę wysokich lotów i myślę, że tutaj będzie minimalna różnica, jeżeli chodzi o tego Peugeota, a Citroena, którego sobie za chwilę wsiądziemy. Oczywiście materiały tak są dobre dotąd, no tu, chociaż ten plastik jeszcze nie jest najgorszy, aczkolwiek ta góra wydaje się być nieco lepsza niż ten dół. I teraz C5 Aircross. Fajny samochód, ale wyraźnie widać, że taki, można powiedzieć, jeżeli chodzi o architekturę deski rozdzielczej, nieco bardziej zachowawczy. Zamknęła nam się teraz klapa bagażnika. Zasiądźmy sobie w tym samym. A, pokażę wam jeszcze, jak wyglądają fotele. Zdecydowanie te fotele to jest mistrzostwo świata w tym samochodzie, bardzo wygodne. Pamiętam z trasy. O tak. To jest samochód nastawiony na komfort jazdy. No, niestety regulacja klimatyzacji znowu z ekranu, to czego nie do końca, to co nie do końca mi przypada do gustu. Tu jeżeli chodzi o wybierak tej skrzyni biegów, to jest właściwie to samo, ale ten tunel środkowy jest nieco wyższy, kierownica jest wyraźnie większa, zegary są tak klasycznie osadzone, mimo tego, że są wirtualne, no to widać, że ta ikonografia, która tutaj jest, ten wyświetlacz jest taki, no powiedziałbym, troszeczkę prostszy, jeżeli chodzi o przejrzystość i o, no ma się takie wrażenie, że to jest nieco inny samochód, jeżeli chodzi o wykonanie, takie bardziej pionowa jest ta deska rozdzielcza, jak w typowym SUV-ie, jak kiedyś w samochodach off-roadowych, można by wręcz powiedzieć. Dużo mniej Piano Black, czyli to jest chyba prostsze w utrzymaniu, jeżeli chodzi o czystość, bo właściwie tylko tutaj ten panel z tymi skrótami ma Piano Blacka. Zobaczmy, jak wygląda. Schowek zdecydowanie większy niż w tamtym samochodzie. No, czyli jest to takie auto, które jest bardziej nastawione na to, żeby być samochodem rodzinnym, zarówno z przodu, nie tylko z tyłu i w bagażniku, od Peugeota. Tamten styl i jakość jest, wydaje mi się, troszeczkę lepsza, ale na co dzień nie wiem, czy bym nie wolał mieć takiego zwyczajnego samochodu jak C5 Aircross. Zobaczmy, ile miejsca jest z tyłu, ale prawdopodobnie będzie bardzo porównywalnie, no bo przecież jest to ta sama płyta podłogowa i w jednym, i w drugim samochodzie, więc jakichś cudów być nie może. Tylna kanapa w 3008, no taka klasyczna, nie ma tu żadnych możliwości jakichś wielkich regulacji, jeżeli chodzi o nią. Ta ilość miejsca jest w zupełności wystarczająca, żeby się tutaj bez żadnego problemu. Kanapa nie jest tu może jakoś szczególnie regulowana, ale jeżeli chodzi o ilość miejsca, to nie można narzekać. Moje kolana spokojnie się tutaj mieszczą. Tu jest też dość dużo przestrzeni wygospodarowanej w tym miejscu. 188 cm wzrostu fotel ustawiony pode mnie. Pamiętam, że miałem ten samochód, kiedyś w teście porównywaliśmy do Corolli Cross, wtedy był dach panoramiczny w nim. I pamiętam, że moja głowa dotykała sufitu, tu dachu nie ma, nie dotyka, to bardzo fajna wiadomość, jest tutaj dużo miejsca. Czyli tak jak przypuszczałem, wtedy tak mówiłem, że być może tak jest. Tak wygląda podłokietnik, jakiś taki zasolony jakby, no jest to praktycznie nowy samochód. Dopiero co z transportu, ma jakieś 300 km przebiegu. No ale ostatnie auta, z tego co wiem, Peugeot przestał produkować te diesle pod koniec zeszłego roku, pod koniec 2023 roku. Czyli jest to prawdopodobnie ostatnia partia tych samochodów i my takie auta w tej chwili mamy. A za parę lat to już tylko na rynku samochodów używanych takie diesle będzie można sobie kupić, bo tak jak mówiliśmy, tylko elektryk, a potem 1-2 piórtek w wersji hybrydowej. 136 koni, to może być całkiem fajny samochód. Będzie miał dwusprzęgłówkę sześciobiegową, z tego co pamiętam. No i tutaj na dzień dobry przewaga, jaką ma Citroen, bo te kanapy można sobie przesuwać w przód, tył. Można sobie regulować oparcie, już to nieraz pokazywaliśmy. Ale usiądźmy sobie w tym samochodzie. Bo to przecież chodzi o to, żeby pokazać, ile jest miejsca. Teraz oczywiście jest odsunięta maksymalnie do tyłu. Tak jest. No, minimalnie jakby mniej miejsca, co ciekawostka. Tutaj moje kolano się minimalnie zakleszczyło, ale jeżeli chodzi o ilość miejsca nad głową, to porównywalnie dużo.
Ciekawe, spodziewałem się, że Citroen będzie miał więcej miejsca z tyłu, a jak ma minimalnie mniej. Co ciekawe, nie ma tutaj podłokietnika. Są trzy takie pełnowartościowe miejsca. To jest może minimalnie mniejsze, chociaż może nawet nie. Cóż jeszcze, mamy gniazdo USB, dwa nawiewy. Tak, ale to jest też rodzinny samochód, no. Aczkolwiek większe osoby z tyłu lepiej sobie poradzą w konkurencie, czyli Peugeotie, który stoi tam przed nami. No dobra, czas się przejechać tymi samochodami, diesle pod maską. Ciekawe, czy będzie jakaś duża różnica w tym, jak one jeżdżą. No dobra, zaczynamy od Citroena. Musiałem spojrzeć na kierownicę, żeby wiedzieć, jakim jestem aucie. O tak, diesel. Przypomnijcie mi, czemu my się pozbywamy diesli? Co takiego złego jest w tych samochodach? To jest lodzik. O, aż go przegasiły systemy. Ja, troszkę go puszczę, troszkę. No, żeby teraz Passat nie wyjechał, będzie trzeba na tym lodzie hamować. Ależ jest wygodny samochód. Trasę robiłem tylko i wyłącznie tym benzynowym 1.2, ale to była bardzo przyjemna trasa. A jakbym jeszcze miał takie 300 Nm, jak tutaj, wysokoprężne w samochodzie, no to idealnie. Troszeczkę czuć tę masę, która jest większa na przodzie, ale nie jest to jakoś bardzo odczuwalne. To dalej jest samochód, który jest nastawiony raczej na komfort, więc myślę, że to nie ma znaczenia, no bo szybko nie będziecie pokonywać tym autem rond. Teraz rondo przed nami. No wiadomo, no to wiadomo, że nie ma tu jakiejś wielkiej precyzji, jeżeli chodzi o ten układ kierowniczy, ale jest to taka bardzo przyjemna średnia. Chyba to o to chodzi w tych samochodach kompaktowych, kompaktowych SUV-ach. Ale fajnie. Bardzo mi się podoba to, że ten moment obrotowy jest tutaj od samego dołu praktycznie dostępny. To jest coś, czego uczą się producenci pomału samochodów hybrydowych z małym turbo na przykład. A takie hybrydki coraz częściej się pojawiają. Wtedy rzeczywiście można sobie nad tym popracować, żeby trochę w tych niższych obrotach pomagać sobie elektryką, a potem jak się turbo odpali, no to już wiadomo, że sobie pójdzie. No, tu z drugiej strony nie ma jakiejś wielkiej pojemności, no bo tych dwulitrowych HDI już w osobówkach nie oświadczycie w koncernie Stellantis. Mamy już tylko i wyłącznie to 1.5 HDI, ale ono też jest no, takie raczej wychodzące. To są ostatnie chwile. No chyba, że ktoś pójdzie po rozum do głowy i zobaczy, że klienci jednak niekoniecznie szukają małych benzyniaków tudzież hybryd plug-in. Bo trochę takie ma się wrażenie, że gama Stellantisa pomału zaczyna tak wyglądać. Fajna taka oldschoolowa kamera, jeszcze niewielka. No i być może będzie tak, że po prostu analitycy spojrzą w te tabelki i zobaczą, że kurczę, no, ten diesel kiedyś się sprzedawał. Być może będzie można wpłynąć na ludzi, którzy są decyzyjni, żeby jednak wrócić do tych samochodów, no bo te nowoczesne diesle, co by nie mówić, one są ekologiczne. Oczywiście wiadomo, że taki samochód po 20 latach, kiedy trafi do jakiegoś kraju rozwijającego się i zostanie w nim wycięty filtr DPF i tak dalej, to już taki ekologiczny nie będzie. Ale z drugiej strony, czy te elektryki, gdzie ślad węglowy jest tak ogromny przy ich produkcji, są takie bardzo ekologiczne, no nie powiedziałbym. Na pewno jest to przesuwanie z dala od Europy tych niekorzystnych emisji. No ale dalej, tak. Co było złego w takim samochodzie? No dajcie mi takiego diesla. No. Idealne auto do jeżdżenia na co dzień. Wszystkie te benzynki mogą się schować. Chociaż oczywiście przy takich temperaturach jak teraz, a to jest tylko minus 10, tak. W tej chwili może nawet już nie minus 10. Gdzież tu jest termometr? Minus 9 jest. Dość wolno ten diesel się dogrzewa. Przyzwyczailiśmy się do tego, że rzadko jeździmy dieslami już. Te benzynowe samochody, które dla Was tu testujemy głównie, to one szybciutko się nagrzewają. No a z drugiej strony, jak to porównać z elektrykiem, gdzie no, radzi się, żeby raczej wyłączyć ogrzewanie zimą, ogrzewać sobie tylko fotel i kierownicę, jeżeli takie ogrzewanie jest w danym aucie, no bo to wtedy nie zużywa tak bardzo dużo energii, jak w przypadku klasycznego ogrzewania, no to ja jednak zostaję przy dieslach. O. Jeździłem samochodem, gdzie był autohold, a tutaj autoholdu nie ma i to myślę, że jest dosyć duży minus tych aut. To by mi się przydało w tych samochodach. Ale jestem ciekaw, jak teraz po Citroenie wypadnie Peugeot i do Peugeota Was teraz zapraszam. Tak, ciaśniej z przodu, więcej miejsca z tyłu. Taka jest konkluzja. I to podobno nie jest Filc, tak mi Krzysiu powiedział, który to teraz nagrywa. Podobno to jest Alcantara, czy jak Wy to tam nazywacie na Śląsku, tak mi powiedział.
O tak, tak. No tutaj jest tak bardziej sportowo z przodu. Przy okazji, no troszeczkę ta wersja GT, to nie tylko, że to jest, no, jest droższa, ona jest też lepiej wyposażona. Ma na przykład masaż w tych fotelach. Zobaczmy, co się dzieje, jak w zakręt wjadę na gazie. O, po lodzie. Trochę to trwało, zanim te systemy tutaj zadziałały, ale dobrze zadziałały. No bo jednak szkoda by było takiego samochodu, który ma naprawdę chyba 340 km przebiegu. Wow. Można powiedzieć, że to jest pierwsza jazda tego auta. Poza tym, że sobie gdzieś tam zjeżdżał i wjeżdżał z lawet, z lor i postawiono go na parkingu. Jedna z pierwszych jazd, bo być może te 300 km gdzieś tutaj jeszcze po drodze sobie po Warszawie porobił. Ale tak, no jest inne odczucie. Ta kierownica i taki, no, bardziej twardy układ kierowniczy powoduje, że no jest takie troszeczkę inne wrażenie jazdy tym samochodem. Przy okazji fotel jest zdecydowanie bardziej twardy, lepiej trzyma. Silnik podobnie, a właściwie identycznie dociąża przednią oś, ale ma się wrażenie, że ten samochód się lepiej prowadzi, a przy okazji nieco gorzej wybiera nierówności, ale też ma dosyć wysoki prześwit, więc to nie jest tak, że tym Peugeotem, no może nie na takich kołach, tak, może trzeba by mieć troszkę więcej opony, ale można nim opuścić drogi utwardzone, to nie jest jakiś wielki problem. No, oczywiście pewnie mało kto to będzie robił, ale jest taka możliwość, tak, jest ten plus, który ten auto daje. No kurczę, no tak jakbym to miał porównać, to miałbym wrażenie, że tutaj ta skrzynia od razu jest wrzucona w tryb sport. A nie jest wrzucona, bo nie grzebałem tutaj w drive mode. Więc no, jest wrażenie, ale być może to jest kwestia tego, że po prostu jestem tutaj bardziej obudowany, po prostu mam mniejszą kierownicę. No a przy okazji ten fotel jest taki, a nie inny. Tak, no trochę takie auto dla tych, którzy zdecydowanie lubią w samochodzie zajmować to miejsce. No bo Citroen jest dla takich osób, które no niekoniecznie muszą prowadzić, a jak prowadzą, to lubią być, no, tak otulane tym komfortem, bo zdecydowanie tam jest takie wrażenie, mimo nieco gorszych materiałów, mimo nieco gorszej ikonografiki tutaj na zegarach. No to jakbym miał jechać w trasę, to zdecydowanie wybrałbym sobie Citroena. A zwłaszcza z takim silnikiem, zwłaszcza z tym dieslem, on tam póki co jest, zobaczymy jak będzie w przyszłości. Czy też go wytną z programu produkcyjnego, jak w przypadku tego samochodu. Jest niestety taka możliwość, więc zamawiajcie póki są te samochody, jeżeli potrzebujecie takiego diesla. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie.